zainspirowany dziś liturgią słowa, chciałem Tobie, siostro, Tobie, bracie, postawić pewne pytanie. Czy przeżywasz czasami niepewności? Pytam oczywiście o tę niepewność dotyczącą wiary. Niepewność, która się wyraża w jakichś pytaniach, a może nawet w wątpliwościach. A może przeżywasz niepewność tę egzystencjalną, zastanawiając się, jak będzie wyglądało Twoje życie, na ile wiara w Boga cokolwiek może zmienić w Twoim życiu. Chciałoby się powiedzieć, że niepewność jest jak zima, która potrafi wychładzać. Myślę, że święty Jan, który dzisiaj w Ewangelii zauważa, że była to zima, wprowadza temat niepewności, być może właśnie podsuwa nam taką sugestię. Ale pamiętajcie, kochani, zawsze nadchodzi kres zimy. Jeśli ją przetrwamy, nadejdzie wiosna, gdzie pojawi się w miejsce nieprawości i niepewności, tej mrożącej niepewności, takie kojące ciepło i życiodajna ufność. Chociażby dzisiejsza aura na zewnątrz daje tego dowód. Ciepło i życiodajna ufność. Myślę, że błogosławiony Wincenty wiele razy w swojej działalności duszpasterskiej przeżywał mrożącą niepewność, ale jego pokora, jego życiodajna ufność, jaką pokładał w Bogu, pozwalała mu przetrwać i czynić wiele dobra w Kościele. Oto kilka przykładów. Konsekracji biskupiej Wincentego Kadłubka dokonał arcybiskup Henryk Kietlicz 24 maja 1208 roku. Jednym z pierwszych czynów Wincentego było pogodzenie księcia Władysława Laskonogiego z jego synowcem Władysławem Odonicem, księciem kaliskim. Kadłubek spełniał wówczas rolę płynącą tak z mocy swego urzędu biskupiego, jak i z powagi, jaką cieszył się na dworze Leszka Białego. Książę cenił go wysoko jako długoletniego doradcę swego ojca Kazimierza Sprawiedliwego, a równocześnie jako swego wychowawcę z czasów prepozytury sandomierskiej oraz za jego charyzmatyczne przymioty. W kraju trwało wrzenie, niemal nieustanne walki o tron krakowski. Dochodziło do walk bratobójczych, których świadkiem był Wincenty w bitwie nad rzeką Mozgawą. Wprawdzie z chwilą objęcia diecezji ucichły walki o tron królewski, krakowski, ale mimo to wrzenie w kraju nie ustawało z powodu przeprowadzania reformy kościelnej przez arcybiskupa Kietlicza, który z całą bezwzględnością dążył do upodobnienia nieco zacofanych stosunków kościelnych w Polsce do wzorców zachodnich. Najwięcej światła na życie i obyczaje społeczeństwa polskiego rzucił jednak mistrz Wincenty w Kronice Polaków. Przedstawił w niej
tarcia polityczne, wojny wśród książąt, brak wierności, zdobywanie urzędów przekupstwem, pochlebstwem oraz takie cechy jak lenistwo, tchórzostwo, chciwość, pychę, fałszywą ambicję. W takich to warunkach przypadło Wincentemu przyjąć rządy w bardzo rozległej diecezji krakowskiej, w której powstało później kilka nowych diecezji. W osobie Wincentego diecezja krakowska otrzymała pasterza opatrznościowego, zaś arcybiskup Kietlicz wspaniałego współpracownika w dziele reformy. Trzeba powiedzieć, że papież Innocenty III pragnął nie tylko uwolnić Kościół w Polsce spod władzy świeckiej, ale chciał także wprowadzić reformę gregoriańską. Czynił to za sprawą oddanego jej arcybiskupa i współpracującego z nim błogosławionego Wincentego. Jednak sytuacja w Polsce nie sprzyjała reformie. Dziesięcioletni okres pasterskich rządów Wincentego Kadłubka zapisał się w Krakowie jako pontyfikat dobrego, wzorowego biskupa. Znamienne są jego słowa, jakie pozostały w wydanym przez niego dokumencie. Pisał tak. Ponieważ poważne zaniedbanie jest winą, nie chcemy dopuścić się występku w tym, w czym z powierzonego sobie urzędu innych musimy poprawiać. Widząc, że przywileje domu jędrzejowskiego z powodu niedbalstwa zostały okrojone i w niwecz obrócone, a dom chyli się ku upadkowi i zgubie, postanowiliśmy w sposób właściwy zapobiec niechybnej ruinie, gdyż lepiej jest przed czasem zaradzić, niż po czasie szukać lekarstwa. W słowach tych Wincenty, mimowoli odsłoniwszy nam wnętrze swoje duchowe, ukazuje swoje zasady, te etyczne, którymi jako biskup kierował się w całej działalności duszpasterskiej. Chciał być daleki od zawinionego niedbalstwa, które jako dobry pasterz Chrystusowy miał obowiązek zwalczać u innych. Zanim jednak innym ukazał popełnione winy, wcześniej chciał być sam od nich wolny. W innym swym publicznym dokumencie Wincenty mówi o niedbalstwie jako o karmicielce zapomnienia. Ponieważ chciał wszystkich od tego przewinienia uwolnić, dlatego wspomina o nim Wincenty, musiał być dobrym pasterzem, skoro jednał sobie wiernych i kapłanów. Czynił to z dobrocią, z wyrozumiałością, a równocześnie stanowczością w trosce o ich najwyższe dobro, zbawienie. W źródłach historycznych nazywany jest Wincenty jako pluribus commendatus, to znaczy godzien zalecenia dla wielu. Najbardziej godne zalecenia w jego sposobie bycia, godne uwagi i zastanowienia jest świadectwo dawane własnym przykładem życia zgodnego z zasadami Ewangelii. Wincenty jako hierarcha krakowski był dysponentem fortuny iście królewskiej. Miał z czego dawać i czynił to chętnie. Nie szczędził przy tym własnego majątku. Szczególnie troszczył się o klasztory cysterskie, odnosił się bowiem do nich z szacunkiem. Jego wielkoduszność wyrażała się przede wszystkim w darowiznach na rzecz klasztorów cysterskich, choć i inne w tym względzie nie były pomijane. Między innymi w 1206 roku Wincenty darował klasztorowi cysterców w Sulejowie dwie wsie, Czerników i Gojców. Spośród wielu czynności biskupich, jakich spełniał,
Wiadomo o tym, że w 1210 roku Wincenty konsekrował dwa kościoły, świętego Floriana w Krakowie i kościół cysterski w Jędrzejowie. Spójrzmy jeszcze raz na tego hojnego dobrodzieja Wincentego Kadłubka. Wiadomo, że cystersą w Koprzywnicy zapisał ze swego majątku rodowego wieś Niekisiełkę, zaś bożogrobcom w Miechowie zapisał dziesięciny z biskupiej wsi Świniarowo pod Stopnicą. Przy złożeniu tej darowizny Wincenty pisał 15 sierpnia 1214 roku tak. Ponieważ świat przemija i zmienia się codziennie pod wpływem różnych czynników, należy te szacowne czynności, których pamięć nie zachowa, utrwalić na piśmie ku pamięci potomnych. Dlatego ja, Wincenty, ze zmiłowania Bożego biskup krakowski, z natchnienia pobożności i za zgodą kapituły katedralnej dałem klasztorowi w Miechowie dziesięciny ze wsi Świnarowo. Dbał przy tym o kościoły, których sytuacja prawna wskutek instytucji patronatu była wtedy dość zagmatwana. Jednym z żądań emancypacującego się kościoła było usamodzielnienie się świątyń i stworzenie regularnej sieci parafialnej. Wincenty starał się uregulować te trudne sprawy, jak się wydaje, w ciągu tych swych krótkich rządów diecezji krakowskiej. Biskup Wincenty nieustannie szukał sposobności do tego, by móc dawać. Czynił to według zasady ewangelicznej: lepiej jest dawać, aniżeli brać. Oto dalsze jego szczodrobliwe nadania. W 1213 roku w porozumieniu z kapitułą krakowską przekazał kapitule kieleckiej swoje prawo do patronatu nad kościołem w Kijach, dodając jej przy tym wieś Podłęże pod Pińczowem. Biskup Wincenty zatroszczył się także o dochody katedry krakowskiej, zapisując jej 19 wsi dziesięcinnych koło Czchowa, częściowo na potrzeby kanoników, a częściowo na wieczne światło w katedrze. Wszyscy niemal biografowie charakteryzują Wincentego tak. Jako człowiek cichy i spokojny, pełen równowagi wewnętrznej, oddany bardziej życiu kontemplacyjnemu niż aktywnej działalności świeckiej, to znaczy mało interesujący się sprawami publicznymi. Taka opinia o Wincentym, dziejopisarzu i biskupie, tylko w części jest słuszna. Kontemplacja bowiem spraw nadprzyrodzonych, eschatologicznych, pozwala gromadzić energię duchową pobudzającą do czynów wzniosłych, wymagających poświęcenia i pozwalającą znosić wiele trudów życia codziennego. Dlatego Wincenty, późniejszy mnich, mimo trwania w kontemplacji, a może raczej dzięki niej, był aż nadto czynny. Brał przecież udział we wszystkich zjazdach biskupów, w synodach, w Soborze Laterańskim IV. Wincenty, interesując się i przeżywając problemy Kościoła, miał w sobie coś z mentalności krzyżowca. Chwalił on na przykład wyprawy o charakterze krucjat przeciwko pogańskim Prusom i Pomorzanom. Ganił natomiast Bolesława Krzywoustego za to, że ten był opieszały w karceniu odstępców od wiary, jeśli tylko ci płacili mu podatki. Cichy, ale wielce wpływowy, arcypasterz Kościoła krakowskiego
nie zaniedbywał żadnej okazji, aby bronić Kościoła. Papież Innocenty III nazywa Wincentego człowiek doskonały we wszelkiego rodzaju pochwałach. Mistrz Wincenty to jedna z najpiękniejszych postaci, jakie wydał nasz naród. Koleje życia, niby mistyczne stopnie, prowadziły go drogami najpierw życia świeckiego, potem kapłańskiego, poprzez godność biskupią i celę zakonną ku wyżynom świętości. Dlatego z wiarą wołamy do Boga. Patronie Polski, zawsze wiernej Kościołowi, błogosławiony Wincenty, módl się za nami. Amen.